Witam serdecznie w kolejnym naszym programie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dagmara Sieradzińska, kierownik działu bezpieczeństwa, infrastruktury i spraw obronnych Orlenu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj na temat, co płotrzanie powinni wiedzieć, na temat alarmów, które pojawiają się systematycznie na terenie zakładu produkcyjnego Orlenu. Mamy taką specyfikę w naszym mieście, że naszym sąsiadem jest właśnie zakład produkcyjny i często do naszych czytelników dociera informacja o testach prowadzonych właśnie systemów alarmowych, syren alarmowych dokładnie, tak? Tak. Co powinniśmy na ten temat wiedzieć? Czy powinniśmy się tego obawiać? W jaki sposób się przygotować? Pani nam tutaj przybliży dzisiaj ten temat bardziej. Jak wygląda cały ten system taki zabezpieczający tych syren w zakładzie? System ostrzegania i alarmowania, bo tak się on u nas nazywa, składa się z syren alarmowych i z urządzeń sterujących tymi syrenami, wszystko jest połączone w system. Są też trzy stanowiska operatorskie, które łączą syreny urządzenia na trzech komputerach. One są w trzech niezależnych miejscach postawione. Jeden jest w Straży Pożarnej Zakładowej, jeden w Centralnym Dziale Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji i jeden jest u nas w Dziale Bezpieczeństwa Infrastruktury i Spraw Obronnych. Cały zakład produkcyjny składa się z ponad 60 instalacji produkcyjnych. To są takie małe organizmy, które tworzą ten jeden wielki organizm, czyli zakład produkcyjny. I każda instalacja zaopatrzona jest w syreny alarmowe. W zależności od tego, jak wyszła wcześniejsza analiza akustyczna, która pokazała, w których miejscach powinny być zlokalizowane syreny i jaka powinna ich być moc, żeby były słyszalne z każdego miejsca, to są instalacje mniejsze, na których wystarczyło postawić jedną syrenę, na przykład o większej mocy i są takie instalacje, gdzie są trzy czy nawet więcej syren alarmowych tak, żeby cały zakład produkcyjny był pokryty sygnałem. Dobrze, czyli to już wiemy, jaka to jest taka potężna machina, która musi tak. być ze sobą bardzo mocno związana i musi być też yy, sprawdzana i, i sprawna. Czyli mhm. prze, po to są prowadzone te testy, tak? Tak, właśnie po to. I jak to wygląda, kiedy właśnie prowadzone są te, te testy, tak? kiedy my dostajemy ten komunikat o tym, mm. że będą testowane te syreny? Komunikat od nas z Orlenu wychodzi z wyprzedzeniem do Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście. I do lokalnych mediów po to właśnie, żeby ludzie nie dowiedzieli się, że takie testy będą prowadzone. Bo syreny są bardzo nowoczesne i bardzo dobrze niesie się dźwięk, czasem też do miasta, w zależności od tego, w którą stronę wiatr wieje. No i też nie chcielibyśmy wzbudzać paniki wśród mieszkańców Płocka. Wtedy, gdy próbujemy ten system przetestować. Testy odbywają się. Cyklicznie dwa razy do roku. I to są takie testy, które przewidujemy. One są na wiosnę i na jesieni. Zgodnie z harmonogramem, takie, takie typowe testy urządzeń. Ponadto, jeżeli na danej instalacji przeprowadzany był remont bądź jakaś nowa inwestycja, to wtedy testuje się również syreny podczas odbierania inwestycji czy podczas odbierania robót remontowych. To trzeba zawsze sprawdzić, bo różne urządzenia się wypina, podpina, może coś po prostu nie zadziałać, a syreny zawsze muszą być sprawne. Dobrze, to są testy, a czy już ten system był wykorzystywany również w przypadku konkretnego jakiegoś zagrożenia, jakiejś takiej sytuacji? E, prawdziwej. Oczywiście, że tak, bo system służy do tego, żeby ostrzegać i alarmować ludność. Także e, ludność, która pracuje w zakładzie produkcyjnym, to też są ludzie najczęściej z Płocka i z okolic. Więc e, no system musi być sprawny, musi ostrzegać. Czasem nawet e, warto zareagować na sygnał, który może być błędnym e, wskazaniem jakiegoś e, urządzenia pomiarowego, niż nie zareagować na na syrenę alarmową, więc te syreny są używane, ale tylko i wyłącznie w dobrze pojętym in interesie człowieka, czyli zabezpieczamy y, po prostu mhm. ludność. Ja bardzo myślę, że taką świadomość, jak wygląda y, taki sygnał, on jest określonej, y, w określonych dźwiękach tak jakby podawane, tak? tak? Y, 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 Przygotowanie właśnie społeczeństwa też powinno być polegać na tym, że no, społeczeństwo, powinno mieszkańcy też powinni wiedzieć tak. w jaki sposób ten sygnał jest wprowadzany i w jaki sposób odwoływany. Tak. I czy możemy coś właśnie na ten temat powiedzieć, każdy że jak człowiek, coś usłyszymy, to, to jak mamy reagować? Tak? tak, Każdy człowiek powinien móc rozpoznać y, alarm, prawda, nadawany przez syreny. Y, są tylko dwa rodzaje w tej chwili zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sygnałów alarmowych. Jeden to jest ogłoszenie alarmu i jest to 3-minutowy modulowany sygnał. Po tym sygnale modulowanym trzyminutowym może być nadany komunikat głosowy, i syreny orlenowskie mają taką możliwość. Jest gruszka, y, którą się włącza i nadaje się komunikat głosowy, y, że właśnie y, nadaje się czy włącza się alarm y, w związku z takim i z takim zagrożeniem, i y, y, ludzie, którzy są w tym zagrożeniu, powinni w dany sposób zareagować. Drugi sygnał to jest odwołanie alarmu uh -huh. i odwołanie to jest trzyminutowy ciągły sygnał. Mhm. Także nie jest to jakoś strasznie skomplikowane. E, jeden jest trzyminutowy modulowany, mhm. drugi jest trzyminutowy ciągły. Czyli jeden po prostu... włącza, drugi mhm. odwołuje. Straszny hałas musi być przy tym. Jest hałas. E, a co z mieszkańcami? Czy mieszkańcy też właśnie powinni być jakoś wyedukowani w tym, w tym kierunku? No myślę, że tak I, i na pewno są edukowani chociażby nasza rozmowa jest... jest formą takiej edukacji. No właśnie po to. E, poza tym rozmawiamy. E, właśnie te nasze wyprzedzające informacje do miasta i do mediów lokalnych o tym, że planujemy testy, e, również są formą edukacji. Tak. Tylko, e, nie znaliśmy właśnie jeszcze tego. Myślę, że nie wszyscy znają. Może tak. E, ciągłości tych sygnałów, tak, że hmm. wiemy o tym, że będzie alarm, ale często nie wiemy właśnie jak to, e, jak to mamy odbierać, tak. E, pani zdaniem, czy powinniśmy być jakoś e, przygotowani właśnie e, na wypadek, ewentualność, bo wiadomo, że tutaj są wszelkie procedury zachowane, e, że dbamy właśnie o bezpieczeństwo i jak powinniśmy może Zadbać jeszcze dodatkowo o nasze bezpieczeństwo? Czy powinniśmy się właśnie jakoś przygotowywać do takich alarmów jako mieszkańcy? Jako mieszkańcy moglibyśmy i obywatele y, Polski moglibyśmy się na przykład spakować na taką ewentualność. Każdą. Ja nie mówię, że zagrożenie z zakładu produkcyjnego Orlenu, ale każdą ewentualność. Nie ja wiem, zagrożenie powodziowe, zagrożenie y, terrorystyczne, y, wszelkiego rodzaju inne zagrożenia. Możemy się w podstawowy sposób przygotować. Na przykład spakować mały plecak, do którego wrzucimy podstawowe dokumenty nas dotyczące lekarstwa, które zażywamy na co dzień, żywność o przedłużonym, przedłużonej dacie ważności, latarkę, radio na baterie, mhm. bo oczywiście może być taka sytuacja, że nie będzie, gdzie podłączyć tego radia. Smartfon bądź telefon komórkowy, ale wiadomo, że nasze smartfony przeładowane są aplikacjami i bardzo szybko bateria się wyczerpuje, więc dobrze wziąć powerbank. Mm -hmm. Trzeba wziąć wodę, latarkę na baterie. Takie bardzo, bardzo podstawowe y, rzeczy. Można sobie wrzucić do tego plecaka i po prostu mieć go oby się nie przydał, oby nie, ale niech sobie stoi w kąciku. Ale y, nawet przykład tej ostatniej powodzi, która była na, na południu Polski, tak. y, kiedy właśnie ludzie w jednym momencie tracili wszystko, tak, taki plecak by się po prostu przydał i to pokazuje, że y, bądźmy gotowi, lepiej dmuchać na zimne. Hmm. Y, no właśnie i tutaj jeszcze chciałabym zapytać o taką dezinformację, która może się pojawiać, jak odróżnić, czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy? Czy można to jakoś sprawdzić? No oczywiście właśnie po to te syreny orlenowskie są zbudowane w system uh -huh. i są trzy stanowiska dyspozytorskie, żeby każdy sygnał był sprawdzany. Każde uruchomienie syreny jest sprawdzane na trzech monitorach, niezależnie pracujących w różnych miejscach Orlenu. Wyświetla się komunikat, bo system wygląda tak dla takiego zwykłego y, odbiorcy, że jest to mapa y, naszego zakładu produkcyjnego z rozmieszczeniem syren. I jak jedna syrena zostanie włączona, czy dwie, czy ilekolwiek, y, to na mapie y, pojawiają się okręgi i je, mamy też y, u siebie w pomieszczeniu sygnał akustyczny, który nas informuje o tym, że syrena została włączona. Po naciśnięciu danej syreny, tej, która się załączyła, mamy informację o numerze telefonu, yy, o pracownikach na instalacji, więc od razu podnosimy słuchawkę, dzwonimy na instalację i pytamy, czy coś się wydarzyło. Uh -huh. To samo robi Centralny Dział Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji, tak zwany dla starych pracowników główny dyspozytor i to samo robi Zakładowa Straż Pożarna. Wszyscy uh -huh. ze sobą współpracujemy po to, żeby właśnie yy, w sytuacji, gdy jakieś urządzenie się zepsuje, gdy coś nawali, bo to są tylko to są urządzenia. urządzenia. To, to nie są rzeczy niezawodne, że w sytuacji, gdy ktoś w niezamierzony sposób załączy taką syrenę, żeby móc zaraz odwołać ten alarm. Jesteśmy przygotowani tutaj, właśnie państwo jesteście przygotowani tak. na każdą ewentualność, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Staramy się. Także mówię, pracownicy przeszkoleni, wszystkie służby w pogotowiu sprawdzające na bieżąco tutaj te wszystkie działania. No i dzięki naszemu programowi też mieszkańcy wiedzą, żeby... Tak. Rozróżniać alarmy i być właśnie przygotowanym. Tak, i żeby reagować na nie. Uh -huh. Że w chwili, gdy taki alarm się rozlega, to pracownicy Orlenu zbierają się w punktach zbornych, uh -huh. czyli w takich punktach wyznaczonych zbiórki y, dla pracowników i tam słuchają poleceń kierującego akcją ratowniczą. To jest bardzo ważne, że uh -huh. nie każdy ucieka y, w różnych kierunkach, bo zagrożenie może przyjść z różnych stron, uh -huh. tylko po prostu zbieramy się w punktach zbornych i czekamy na wydawane polecenia przez kierującego akcją, który do. Doskonale wie, jak się zachować, wie, jakie są warunki atmosferyczne, jakiego rodzaju zagrożenie, mm -hmm. w jakim miejscu jesteśmy. Co powinniśmy zrobić, żeby było jak najbardziej bezpiecznie? To właśnie pokazuje, że w zakładzie produkcyjnym Państwo jesteście lepiej przygotowani i pracownicy bardziej zabezpieczeni niż my w mieście. Bo my w mieście na przykład wydaje mi się, że obecnie jest mała taka świadomość tego, gdzie mamy w ramach jakiegoś alarmu, w ramach sytuacji kryzysowej. Gdzie się spotkać, tak? Ja myślę, że nie jesteśmy bardziej przygotowani w Orlenie. Po prostu częściej te rzeczy ćwiczymy. Uh -huh. W mieście po prostu może nie zwraca się w codziennym życiu uwagi na to, że akurat w danym miejscu jest punkt zborny. Ja już mam takie trochę skrzywienie, że jak idę i widzę tabliczkę, uh -huh. to jest specyficzna tabliczka, to wiem, że to jest punkt zborny. Warto może czasami doczytać. Kiedyś w starych blokach uh -huh. były w tablicach ogłoszeń takie kartki, co robić na wypadek skażenia chemicznego. I to nie tylko w płocku. Całe informacje na ten temat. W tej chwili już się pewnie tego nie, nie spotyka, uh -huh. ale. Te informacje są. Mamy internet, no można, właśnie, można gdzie, na pewno na do... stronę wejść na przykład. Czy na pewno na rodzić? stronę Urzędu Miasta Płocka, mhm. który ma w swoich strukturach Centrum Zarządzania Kryzysowego, i to Centrum Zarządzania Kryzysowego jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. No mam nadzieję, że również media będą mogły informować, jeżeli takie zagrożenie będzie. Oby takich rzeczy nie było, okay. ale muchajmy na zimne to, co powiedzieliśmy, że warto być przygotowanym, warto testować i warto reagować. Mieć też reagować i mieć ten plecak. Tak. Także ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.